Etykieta produktu spożywczego jest najłatwiej dostępnym źródłem informacji o konkretnym produkcie. Zakres i sposób podawania informacji na etykietach produktów spożywczych jest regulowany przepisami prawnymi. Etykiety zawierają informacje dotyczące m.in. składu, wartości odżywczej produktu, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia oraz informacje o występujących w produkcie substancjach alergizujących. Alergeny powinny być oznaczone w sposób wyróżniający je od innych składników. Producenci często umieszczają na etykiecie także informacje o sposobie przechowywania i przygotowania produktu do spożycia. Na jakie informacje zawarte na etykietach warto zwrócić szczególną uwagę? Spójrzmy na płatki śniadaniowe. Tak wygląda etykieta naturalnych, niesłodzonych płatków. Zwróćmy uwagę na zawartość cukru. Teraz porównajmy je z etykietą słodzonych płatków śniadaniowych. Dokonując zakupów, warto zwrócić uwagę nie tylko na wartość energetyczną produktu, ale także na zawartość w nim cukrów, tłuszczu, nasyconych kwasów tłuszczowych oraz soli, czyli tych składników, których nadmierne spożycie ma niekorzystny wpływ na organizm człowieka. Wybierajmy produkty, które zawierają ich mniej. Ważną informacją dla konsumenta jest również termin przydatności do spożycia lub data minimalnej trwałości.